W przyszłości ludzie będą żyć ponad 100 lat. Szokująca wizja przepowiednia jasnowidza Jackowskiego. Kiedy to nastąpi? No właśnie, dzisiaj przedstawiam wizję przepowiedni jasnowidza Jackowskiego. Można powiedzieć o długowieczności. No ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba. Zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj przedstawiam wizję przepowiedni Jasnowidza Jackowskiego dotyczącą długości życia według Jasnowidza w przyszłości. Ludzie będą żyli... Ponad 100 lat. To będzie praktycznie średnia wieku. Dzisiaj ta średnia wieku zdecydowanie jest mniejsza. Nie wiem, ona tam dokładnie wynosi, ale 75 lat albo 80 lat. Natomiast samej Polsce na dzień dzisiejszy, a więc na 2023 rok, mamy ponad 2100 latków. Tak. 100 praktycznie latków. Tyle osób jest, ale według Jasnowidza Jackowskiego wiek 100 lat nie ma być po prostu czymś nowym w przyszłości. Tutaj to była wizja przepowiednia dotycząca tego, jak będzie wyglądała rzeczywistość coś za 200 lat, tak, e, czyli po prostu, no, spora e, przyszłość, tak, no, no, nikt z nas pewnie nie dożyje, no, nie pewnie, ale na pewno, tak, chyba, że coś się w międzyczasie po prostu stanie jakiegoś nadzwyczajnego, ale wie, nikt z nas praktycznie nie dożyje tego czasu. Natomiast tutaj właśnie Jasnowidz Jackowski mówi w ten sposób, że w przyszłości ludzie będą żyli ponad 100 lat, że będzie można przejść z jednego ciała do drugiego. E, mówił też na temat młodych, żywych manekin, manekinów, E, Jackowski mówi w ten sposób: ludzie będą znacznie dłużej żyli niż to ma miejsce teraz. Genetyka będzie mogła tak naprawdę zmieniać, będzie mogła programować e, nasze DNA. To będzie klucz do ciała ludzkiego, co pozwoli praktycznie tutaj zachować długowieczność według Jasnowidz Jackowskiego. Pytanie też jest takie: czy na przykład te modyfikacje, jeśli chodzi o kod genetyczny, nie będą mieć miejsca na etapie, na etapie praktycznie tutaj poczęcia? Czy na przykład na, na etapie e, tutaj, właśnie genów, tak, w, jak, w jakiś to sposób miało mi, mieć miejsce, tak? No, zobaczymy. Tutaj, Jasno jest mówić w ten sposób, ale ponad 100 lat będą żyli tylko uprzywilejowani ludzie. Będą żyć po prostu e, oni dłużej, tylko niektórzy. Czyli, co, co do zasady, będzie można żyć ponad 100 lat, ale nie wszyscy będą mogli dostę, dostąpić tego, można powiedzieć, w jakiś sposób zaszczytu, tak? Chociaż z drugiej strony też pamiętaj, że jak ktoś ma. 100 lat, no to bardzo często jednak musi polegać na tej rodzinie, tak? Ta rodzina musi po, takiej osobie pomagać. Kolejna sprawa, pojawiają się różnego rodzaju choroby z wiekiem, przecież obumierają komórki, następuje o, o, praktycznie otępienie starcze, tak? Też taki człowiek pewnie dużo nie rozumie, jeśli chodzi o rzeczywistość, którego otacza, w sensie, no dużo się zmienia, tak? No jak mamy dzisiaj na przykład 2023 rok, ktoś dzisiaj ma 100 lat, tak? Albo równo 101 lat, czyli rodzi się w 1922. 22 roku, no to ta rzeczywistość, jak on był dzieckiem, czy ona była dzieckiem w latach 20, a teraz, no jest zupełnie inna, tak, to są zupełnie inne czasy. Często na przykład można zobaczyć na YouTubie takie filmiki, tak, które wspominały jakieś czasy z lat 90. czy z lat początku, z początku lat 2000, no to ludzie piszą w komentarzach stare, dobre czasy, jakbym chciał po prostu mocno wrócić do tamtych czasów, jakbym chciał wrócić do tamtych czasów i tak dalej, a to jest raptem kilka czy kilkanaście lat, a co dopiero w momencie po prostu, kiedy ta średnia wieku miałaby wynosić ponad 100 lat. To więc tutaj ta rozpiętość czasowa i wiekowa byłaby nieprawdopodobna, tak, byłaby ona praktycznie nieprawdopodobna. No właśnie, ale to przywidowanie z czego by wynikało, czy ono by wynikało tak naprawdę z majątności, z posiadania tutaj odpowiedniego statusu materialnego pieniędzy. Natomiast genetyka, genetykę będzie można zmieniać, będzie praktycznie można ją tutaj programować, jeśli chodzi o możliwość po prostu przedłużenia tego życia, możliwość praktycznie tutaj życia zdecydowanie dłuższego niż to ma miejsce teraz, tak, niż to ma po prostu ma miejsce teraz. No ja jestem ciekawy, na przykład jeśli chodzi o to programowanie genetyczne, czy to będzie mieć miejsce na etapie poczęcia, czy w jakiś sposób związane z poczęciem, nie wiem, na przykład to in vitro i już po prostu dokonywanie na etapie in vitro na przykład zmiany w, w kodzie genetycznym, czy to programowanie genetyczne będzie związane praktycznie już w, w, z tym, że jak człowiek będzie żył, będzie po prostu funkcjonował. Nie, to będzie związane po prostu z, z dokonywaniem praktycznie zmian w kodzie DNA człowieka za życia. Czy to jest w ogóle możliwe? Tak? No właśnie, nie, czyli tak by miała wyglądać ta sytuacja dotycząca praktycznie przyszłości i też ciała ludzkiego. No tutaj też hmm, pojawia się wiele rozwiązań, jeśli chodzi o medycynę, na przykład to, co już ma miejsce teraz, powoli praktycznie wchodzi, a więc no, powstają firmy biotechnologiczne, które zajmują się na przykład tworzeniem, tak, czy na przykład tutaj hmm, czy po prostu właśnie z skóry, czy tkanek praktycznie tej skóry, tak, na, na bazie praktycznie tutaj różnych no, związków, nie wiem, jak to nazwać, biologiczno-chemicznych, gdzie, no, jak na przykład teraz ma miejsce sytuacja, tak, że jest potrzebna skóra, to na, na przykład dokonywana jest przeszczep, tak, na przykład ktoś ma jakieś problemy ortopedyczne, następuje przeszczep skóry z tutaj na przykład rejonu kostki, tak, czy stopy na przykład na miejsce uda, tak, czy, czy odwrotnie po prostu. A tutaj jakby tworzenie dzisiaj, hodowanie jakby w zupełnie osobnych warunkach, tak, żeby stworzyć właśnie te, te praktycznie rzeczy tak samo na przykład tworzenie tutaj kości, tak, kości praktycznie, które mają być, już są tworzone praktycznie ze specjalnych tutaj po prostu tworzyw, no i później one miały być po prostu tak wszczepiane ludziom, na przykład ktoś ma jakąś kontuzję, jest pęknięta na przykład kość piszczelowa i pewien fragment jest zastępowany właśnie przez ten, przez tą po prostu kość, która została stworzona oczywiście w specjalnych warunkach, tak, Specj, przez specjalnie specjalizowane firmy Biotechnologiczne. Tak? Czy to wszystko miałoby praktycznie wpłynąć? Pytanie też jest takie, bo często pojawiają się teorie spiskowe mówiące o tym, że wielkie koncerny, wielkie korporacje farmaceutyczne mają leki na najpopularniejsze choroby. Czy do tego czasu już po prostu zostałyby na przykład ta tajemnica zdjęta, czy po prostu ludzie by dostępili tych właśnie informacji? Tak, bo wiadomo, że dzisiaj po prostu gigantycznym biznesem jest leczenie po prostu chorob, chorych pacjentów, podawanie ich lekarstw, a gdyby na przykład pojawiły się bardzo szybko rozwiązania na pewne lekarstwa, ta tabletki, no to przecież przemysł farmaceutyczny by stracił mnóstwo pieniędzy. Ale czy ta teoria rzeczywiście jest tutaj prawdziwa, czy też nie, to już pozostawiam Wam do oceny. Takie się po prostu pojawiają te teorie, tak, no bo wiadomo, że jak nas coś boli, jak weźmiemy tabletkę, przychodzi, to jest to po prostu, yy, tak, dla nas łatwiejsze niż na przykład jakbyśmy mieli się leczyć, po prostu brać dużej lekarstwa, no to wtedy po prostu zarabia na tym, zarabiają praktycznie koncerny. No więc tak miałaby wyglądać sytuacja, tak by miała być faktycznie wyglądać kwestia tutaj długowieczności człowieka. Pytanie też jest takie, w co w tej sytuacji na przykład z wiekiem emerytalnym człowieka. Jeżeli teraz na przykład, a więc w 2023 roku Francuzi protestują w związku z tym, że wiek emerytalny im został podniesiony do 64 roku życia, to jeżeli po prostu ta długość życia będzie wynosiła średnio 100 lat, nie będzie to po prostu żadnym wyczynem, żeby ktoś mógł dożyć do wieku 100 lat i ponad 100 lat, to wtedy zdecydowanie ten wiek emerytalny zostanie podniesiony co najmniej do 80 10 lat pewnie można się spodziewać, chociaż pewnie nie nastąpiłoby to tak drastycznie, tak z dnia na dzień, ale by systematycznie władze podnosiły taki wiek emerytalny pewnie o rok, rok na 5 lat, tak, czyli na przykład co 5 lat o rok by był podnoszony wiek emerytalny, czy na przykład nie wiem, po prostu o rok na 3 lata, tak, czyli na przykład co 3 lata podnoszony jest wiek emerytalny na początku byłoby to na przykład, nie wiem, 70 lat, za 3 lata byłoby 71, kolejne 3 lata to byłoby 72 lata, Niewątpliwie już dzisiaj po prostu ta medycyna, nauka i leki po prostu powodują, że ta długa, że ta po prostu średnia stopa życia wydłuża się niż to miało miejsce wcześniej, tak? E, aczkolwiek no jeszcze duże jest po prostu pole do manewru, jeśli chodzi o medycynę. E, tak? Pojawiają się takie futurystyczne wizje, że w przyszłości będzie można po prostu drukować na drukarkach 3D, oczywiście specjalistycznych, nie takich, które możemy kupić, tylko specjalistycznych, e, pewne narządy po prostu i nie będzie trzeba potrzeba, potrzeba tych narządów, jeśli chodzi o transplantowanie. No oczywiście jest taka wizja futurystyczna, dalej potrzebne są narządy, dalej po prostu warto tutaj tak tak oddać te narządy, jeżeli ktoś może po śmierci, jeżeli po prostu będzie też taka wola rodziny i też po prostu ten człowiek będzie mógł na przykład, tak nie zginie w wypadku motocyklowym i będzie na przykład jego płuca czy serce będą mogły po prostu komuś pomóc. Natomiast pojawiają się takie wizje, że specjalne drukarki 3D, w skrócie po prostu upraszczając to można powiedzieć, w przyszłości miałby drukować miałyby po prostu tworzyć nowe narządy, które mogłyby być wykorzystywane, może nie aż tak skomplikowane jak płuca, czy po prostu serce, ale na przykład inne, które mogłyby to zastąpić, tak? Oczywiście to nie by były drukarki takie dosłowne jak 3D, tylko po prostu, które by były specjalnymi drukarkami biotechnologicznymi. To wszystko dzisiaj, dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie, jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij że w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku, Zalajkujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. Napiszcie też w komentarzach, co Wy na ten temat sądzicie. Co na ten temat myślicie? Czy rzeczywiście jest to możliwe, czy też nie? No, tutaj też jest taka sytuacja, żeby musiały się zbyć. musiałby też ulec zmianie nasze po prostu nawyki cywilizacyjne, tak? No, bo pewne choroby też wynikają z naszych nawyków, czyli po prostu palenie papierosów, nadwaga, otyłość, czy po prostu używki, alkohol i tak dalej. To na pewno skraca życie. I medycyna może być na najwyższym poziomie, ale jeżeli sami sobie też nie, po, po, nie, nie pomożemy, no to e, tutaj tak i tak nie wydłużymy po prostu naszej długości życia. tak. Chociaż to różnie wygląda. Ktoś może w ogóle po prostu dbać o siebie a i tak może zachorować. Tak? No właśnie, to wszystko dzisiaj. Pozdrawiam, czy macie.